Cześć kochani, Polish Spirit tutaj z Beżem. Słuchajcie, jedziemy na małe zakupy. No, w ogóle jest testowanie kamerki, nie Mariusz? No. Kupiliśmy aparat taki, co dziewczyna super nam zasugerowała, Biała Dama. Pozdrawiamy cię serdecznie. Jeżeli ktoś nie zna tego kanału, to zapraszamy na subskrypcję tego kanału. Super dziewczyna. Słuchajcie, no naprawdę fajny jest ten, a jaki to jest? Canon, tak? G7X. No super, trochę kosztował, nie powiem. Wygląda trochę, wygląda, przypomina z lat, nie wiem, 90. mi się wydaje. Początki te, tak? A, chyba wcześniejsze nawet. No, ale tak czy siak, Mariusz, dzisiaj był pierwszy dzień w szkole. Mariusz, jak było? Przyszłem, w ogóle mało ludzi, bo tylko te wyższe klasy, wyższego stopnia są jakby dopuszczane, wszyscy inni mają online. Też w autobusie też ma było czwórka ludzi, a zawsze nabite jak w tych chińskich, kurde, środkach transportu. Tak samo na kampusie, tak samo, w końcu się dostałem do klasy, wiadomo, wszyscy maski i tak dalej. I zapomniałem płaszczu takiego laboratoryjnego, nie? I po prostu... musiałem wrócić kiedy indziej, zasłaniać ręką ogólnie. Aha. No nie wiem, nie widzę, nie. Że ciężko mi się musiałem po prostu... No nie wpuścili mnie do klasy, nie? Pierwszy dzień i powiedzieli, krzyż na drogę, nie? Mam przyjść z płaszczem, który mam. Płaszcz laboratoryjny, taki normalny, jak lekarz ma, nie? Wszystko mam, więc pewnie wziąłem, zapomniałem. Ale najlepsze jest to, że on ma już dzisiaj quiz, jakiś test, tak jakby... Klasówkę choćby, nie? No taką klasówkę z trzech rozdziałów, gdzie jeszcze książki nie ma i tak naprawdę zajęcia się nie rozpoczęły. No ale ten quiz musi być, tak? No tak. No. Z embriologii. No, dzisiaj na razie spokojna, noc była taka w miarę okej. O trzeciej mi się obudziła, później o szóstej. Czyli tak 3 godziny potrafi przespać. No, a ja was wszystkich proszę, bo dzisiaj taki vlog, żebyście mi napisali, jaki jest ten obraz, czy to faktycznie lepiej widać, ale ja odbieram to tak, że naprawdę fantastycznie, nie? Tak wygląda, ale ciężko powiedzieć, bo ekranik jest taki... Tak, jest mniej mały, ale widać. No, ale widać, nie? Bo ja zawsze tylko tableta przyzwyczajona, a tablet swoją drogą to w ogóle jest potłuczony już, nie? No, dzieci ci nadepnęły, czy rzuciły, nie wiadomo. Ja podejrzewam, że one wzięły do ubikacji i spadły im na te płytki albo na kołyskę od tam noga, wiesz, jest metalowa. No. Ja tylko tak. Słyszałem dzieci ostatnio, coś tam starsza mówiła, nie iPad, coś tam, on w wannie. Przychodzę, patrzę, a młodsza siedzi w wannie, woda, pełno wody w wannie i na iPadzie, nie? Ale słuchajcie, ja jej nie dawałam nigdy do zabawy iPada, no naprawdę nie dawałam jej. No ja i ona nagle sama zaczęła się bawić tym tabletem non-stop i normalnie jaka tragedia, ona potrafi nawet nie zjeść, a to jest ta młodsza, nie? Ta starsza tak nie ma, nie? No, dobra. Cięcie. No to co? Podjeżdżamy do Sama. Czyli taka hurtownia. No takie choćby makro aro, nie? To zwać. Taka hurtownia, nie? No i ogólnie ten... nie nagrało się to, ale kupujemy dzisiaj rzeczy, bo Mariusz przytył. Mówił, że 10 lat temu ostatnio kupował sobie ciuchy. Ale niestety, ja mu przypomniałam, że nie. Rok temu kupiłem 3 koszulki, nie, więc... 3 koszulki i majty dokupowałeś. No i majty kupiłem. Dobra, trzeba się uzbroić. Kupimy teraz koszulki 5 razy XL. Dobra. Dzidzioka pakujemy. Za bardzo się ruszasz. Żeby za bardzo ten. I kurtynę zawrócimy. Ja mam ten różowy, ale dobra to. A nie będzie na razie to. Dobra. Idziemy. A ja wyglądam w maseczce, tak? Oczywiście. Coś czuję, że zrobię furorę. Już się na mnie patrzą. Hello! Ty, a co to, jakaś security? Ja, no chyba... A w ogóle mnie nie widać teraz. Okej.
żaru. W ogóle mi jest niewygodnie. Torba idzie tu. Błyskotki. Wow. One się pięknie mienią przed zakupem, nie Mariusz? No, wszystko wiesz. Wypykane, wypolerowane. Karty te upominkowe, podarunkowe, czy jak to tam na polskie. Tu są wszystko w większej ilości. Boże, ale to bardzo źle się gada, nie? Mariusz? Co? Koszulki z twojego uniwerka? A, nabita tego wszystko jest. Obudziłam się. Co ty nie masz maseczki, trzeba cię będzie zakryć. Trochę chociaż, okej? Okay? Okej? Okay. Tak, nie? Przyjmę... Tak, chodź. Telewizorek. Samsung. 747, czyli taniej chyba niż... niż my do... Nie, więcej, nie? Mariusz. Co, smoczka nie lubimy? Oczywiście. Nie. Sam ciuchy Mariusz ogląda. Koszulki oczywiście w dużych rozmiarach. I nie tylko. Te z uniwerka Mariusza oczywiście 3 dychy. Plus podatek. Wszędzie, wszędzie. Do pełna, nie? Dobra, może woź ją. Ja będę nagrywać. Mało racji. Mariusz robi specjalną wibrację wózkiem. No nie widziałam, że tak się da. No działa, nie? Miałeś spodnie kupić, nie ja wiem. Ja patrzę, ale nie ma. Spodenki wszędzie na razie. Tak? To są wszystko spodenki? No tak. Ale one tutaj są ogólnie dosyć dobrej jakości. Bardzo ubrania. O, drzewo ten na grilla. Boże, węgiel znaczy. Nie chcesz koszuli sobie kupić MO? A nie, niepotrzebna ci jeszcze na kilka lat co najmniej. No i Mariusz teraz będzie przymierzać. Będziesz to ubierać? Chyba nie. 40, 42 na 30. No, tak to jest, jak się pije dużo napoi i żywe skórkę od świnki. Dzidzia przysnęła. Ciekawe na jak długo. Stawiasz na szarości? A, w szarości. Jest na szarości. Mariusz się bardzo boi początku roku szkolnego i postanowił wejść w shopoholika. No nie no. Terapia ubrać, zakupowo. Nie? Samo to, że wiesz, musiałem mieć dzisiaj długie spodnie, nie? Żeby do laboratorium wejść. Spodnie, jeansy z Levisa. No. Ale leżą jak szmaty, tak szczerze mówiąc. Ile? 29. 30, no. Plus podatek. Ale to jest gruby jeans, Mariusz. No się, ale chyba nie. No. To jest chamski. A w ogóle jeansowe ten, to były te pierwsze takie kombinezony do pracy, nie? Mariusz jakieś. No nie? No do roboty zmienię. No tak. A później są takie to super, nie? Popularne.
Patrz, tu masz taki pakiet, dwa te. Dwie dychy. No dwie dychy, dwie dychy. No musi coś kosztować też, nie? Szopa. To też pływać tym dychy. Nawet nie wiem, czy to nie pływać. Chyba będzie za małe. No możliwe, ale wezmę, nie? Nie, weź większą może. Jaki to jest? Medium? To jest podwójna Excelka. No to weź potrójną. No przymierz przynajmniej. No, na Halloween. Patrzę, właśnie 4-latka, patrz. A u nas i tak jest zakazane, nie? W tym żłobku. A czy ja nie wiem, czy w ogóle całkowicie nie będzie zakazane w tym roku Halloween, nie? Że co? No dzieci powiem, na to czekają. Ja wiem, że czekają, nie? A czy można było, co wiesz, jakieś niby zrobić, nie? Ale takie normalne, standardowe Halloween, powiem, że nie będzie dostępne. Czy nie będziemy chodzić po cukierki? A czy zależy, co powiedzą, nie? Ogólnie, nie? Kto? No ten... Prezydent Trump, mam zapytać się? Senator. Senator, ja go mam gdzieś. Ja robię Halloween tak czy siak. A ludzie mogą wychodzić w maseczkach i dawać w paczuszkach cukierki. No racja, nie? No. Co to z Halloween odwołać? Może Christmasa też odwołamy. Bez sensu. Jeszcze nie widziałem nikogo, nie? Dla dzieci jakieś sukienki. Dobrze, że tu Mai nie ma, bo byłoby pink, pink, ja chcę pink. A potem Julia by to usłyszała i by też pink, ja chcę pink, nie? Wszystko pink musi być. Czasami normalnie wariacji można dostać. Musi być różowy talerzyk, różowy widelec, czy tam łyżka, różowe kuźwa, wszystko, majtki, skarpetki, sukienka, buty i kokardka we włosach też musi być różowa. No i wiecie, a czasami nie da się człowiekowi znaleźć i kurde, przechlapane, o, różowe buciki. Nie wiem, czy takie coś w Polsce jest, ale tutaj jest taki zestaw typowy ketchup sweet relish. Mariusz, jak to wyjaśnić? To jest jakby po prostu takie ciosany albo mielony ogórek kiszony, nie? I mustarda, nie? Taki piknik pak. Piknik pak, no, na jakiś tam. A tu patrzcie, majonezik i taka mała buteleczka. Nie wiem, czy widać. Mariusz też majonez lubi. No, to jest takie coś jak makro? Makro? No, makro? Tak w Polsce, nie? Tylko tutaj po prostu możesz sobie kupić krumplostwo, nie? To nie jest jakaś potężna kasa, chyba 40, a no tak, wykupić. $40 za rok, nie? Ale zależy, bo pamiętasz, nas kiedyś z rana nie chcieli puścić. No tak, okej. To jest podstawowe członkostwo. Czyli możesz kupywać chyba od 9 czy od 10, nie? A potem możesz mieć premium. Premium to cię wpuszczą od 8. A potem jest premium na plus. To jest wpuszczą cię od 6, nie? Ale piękna jest ta maseczka, kuźwa. Sorry, ale fajna jest, nie? Ładna. Słuchajcie, jeszcze wam pokażę serek. Niby parmezan, nie? Też wielka. Ta pucha jakby. Te ogórki to jest najgorsze wstrętne rzeczy. Pamiętasz, Mariusz, kiedyś mi kupił kiedyś ogórki? No, odcie, nie? Z cynamonem. Dodatek cynamonu, masakra. Dobra, idziemy. Próbują nowy smak, na chama nowy smak. Ja myślałam, że ja się zżygam, a to było wtedy, jak byłam z Mają w ciąży, a chciałam ogórka, nie? Patrzę, a to... Ja wie, co to? Z cynamonem? No tak, z cynamonem. Amerykańskie żarcie. Przyprawy. No, niektóre chamskie wyglądają. Jaka bazylia duża. A to ja pierdzielę. Ale to do sklepu chyba. No to tak, co tyle w domu? Jak w tym restauracji albo coś, nie? No. Takiej ilości to nie przeje, nie? Są. No tak. To są te skórki, co Mariusz lubi. Prażone skórki z tego, ze świnioka. Na ostro chyba. Tak to jest, jak się długo nie jeździ do pewnego sklepu, przestawili pewne rzeczy i teraz nie umiemy znaleźć. Ale to lata tak samo było, nie? No lata, no a przyszedł może jakiś inny menadżer i stwierdził, że
Ej, zmieniamy. Ale we wszystkich sklepach tak samo, bo nie tylko tu, nie? Kurde. Tak? No, znaczy się Jacksonville, to w tym samym miejscu by było, nie? No, dobra. Nie, powiem wam, niewiele rzeczy mi smarkuje, ale te... wygląda jak Jack Daniels, nie? Ale naprawdę, to jest chyba z whisky sos, barbecue, czego ja normalnie w Szkocji mieszkając nie lubiłam barbecue, ale naprawdę jest to smaczne. Jest takie, wiecie, co, słodkawe, a no dobre. Słuchajcie, miesiąc temu byłam i było tak, że tylko można było jedną sztukę wziąć mięsa na rodzinę. Czyli wiecie co, to samo jak z tą, z papierem toaletowym było ostatnio taki właśnie dalej deficyt, teraz już się pojawił ten papier, ale można było wziąć tylko jedną sztukę paczki. Słuchajcie, ten, no, imitacja kraba. No, tu mamy jakieś łososia. To jest dorsz. A ten catfish filet i... Kurde, zapomniałam jak po polsku. Marcz, jak się nazywa catfish po polsku? Sum. A, sum. Okej. Okay. No. Kuraki się robią. Dobrze wiedzieć, 450 Fahrenheita. Czyli cholera wie, ile to jest w Celsjusza, bo ja nie pamiętam. Już są zrobione, nie? Gotowe. Cena 4,98 za kuraka. Serki, serki i słuchajcie, taszyneczka, taszyneczka. Prościutek, ja ją kocham, a ona smakuje najlepiej z piwem. Naprawdę mi smakuje takie, o Jezu, aż mi się naleci. No co? Bierzemy. I teraz dział zabawek. Pokemony! Cholera wie, o co chodzi w tym? Nie wiem. Pamiętam bajkę, ale nie wiem. A to masz helikoptery, nie? Helikoptery? No patrz, unoszą się. A może one tańczą jakoś? Nie, nie, one latają. No. Kurde. Patrzcie na tego boomboxa. Mariusz. To się nazywa Glow Karaoke. Czyli ja mogę śpiewać jak się masz i tak dalej. Nie będę ten, bo jeszcze będę mieć zakaz pewnie. Nie wolno śpiewać, nie? Jakiś piosenek. Ty, ale to jest lekkie. Ale czekaj, gdzie to się włącza, bo ja nawet nie widzę. Ale chyba... No ale w pol... Ale super, nie, Mariusz? Ciekawe, czy Julia by nie urwała tego kabla od mikrofonu. Na pewno jakby się napierdzielało, nie gotowa urwała, nie? No. Dobra, idziemy dalej, zabaweczki. Ale, no popatrz, jakie tu są piękne rzeczy. Mariusz, my musimy tutaj ten przyjść z Mają. Sera. Tam tu. Mogę sobie wymieszać powietrze, jak chcesz. Cudowne rzeczy. Mariusz, może zrobimy z tego dwa odcinki, co? Patrz, tutaj masz. Możesz wyprowadzić na spacer. Masz niby na smyczy, nie? Tam jest jakieś tam smoki i inne, nie? Jakby ktoś nie chciał żadnego zwierzęcia mieć psa czy kota, to można je zabawkę kupić. Bardzo mądre. I wyprowadzić.
A, to masz litery, wstawiasz. Wszyscy tak zarazem mówię, ile litera, nie? Materac. To jest takie łóżko do spania, nie Mariusz? Czy do pływania, bo już nie wiem. Nie, materac do spania. Kamerki. Na polowanie. Buciory na polowanie. Oczywiście potężny ten, a no taki na plac zabaw. Ale to kosztuje pewnie z 5000 czy ile? Nie, 1400 chyba. 1400? No to trochę zawyżyłam. No to w sumie nawet dobra cena. Nie jest jakoś super, super drogo. No słuchajcie, wylądowaliśmy w Walmarcie. Mariusz dalej kupuje, robi zakupy, koszulki. Szukamy. Słuchajcie, ja w ogóle mu wybrałam, fajna, przecena, $11, ładna. Ale nie chcę jej. Nie chcę. Jest gorąco. Za grubo i gorąco, ale później nie będzie tak gorąco, nie? No. A, i tak. Lusze tam są jakieś. No, mi jest gorąco, nienawidzę tam. A maseczki, wiecie co, utrudniają oddychanie, ja nie wiem. Ja to już myślałam, że to w ciąży tak miałam, ale to kurczę, no, no tak jest. Mi ciężko się oddycha w tym. Tlen dajcie mi. Co? Faceci wcale długo nie wybierają. Nie. Długo. W przypadku mojego męża. Długo. No. Cześć kochani, kolejny dzień. My wczoraj na zakupach byliśmy. Niestety nie dograłam końcówki, no bo trzeba było się dzidziom zająć. Noc była okropna, ale tak czy siak zakupy się udały. Mariusz nakupował trochę tych ciuchów. Bardzo fajne ubrania są z tego sam z klubu. Ja ogólnie też zobaczyłam jedną bluzę bardzo fajową z taką z kapturem. No bajka. Myślałam, żeby kupić, ale wiecie co, on już tak długo wybierał, że już miałam dosyć. Dosłownie. No a ja teraz Oliwię karmię. Słuchajcie, druga noc za mną pod rząd, także wyglądam jak wyglądam, włosy to już nie powiem, ja ostatni raz u fryzjera byłam, słuchajcie, rok i 2 miesiące temu, no, fajnie, no ale nie ma czasu, teraz to naprawdę nie będzie czasu, Mariusz bardzo się stresuje odnośnie tej szkoły, zobaczymy jak to będzie, ja słuchajcie, w ogóle chyba... W następnym odcinku chyba będę zdrapywać z drapki, pojawiły się nowe zdrapki, kurczę, Golden Rush czy coś takiego, kurczę, nie pamiętam już teraz nazwy, ale to jest znowu następna rodzina jakby zdrapek, czyli są za dolara, za 2 dolary, 5 i chyba 20, o ile dobrze pamiętam, no, także będziemy drapać, nie wiem czy kupię to za 20, ale zobaczymy, może coś wykombinuję, bo w sumie dawno nie drapałam tych amerykańskich, no i będziemy mieć jedną paczkę do otwarcia od kanału Moje Życie w Polsce. Natalia, pozdrawiam cię serdecznie. No i co? Ja będę kończyć, muszę się małą zająć. Tak, jeszcze mama nie jadła śniadania. No, życie, chyba zrobię sobie jakąś owsiankę na szybko, tak? Zrobimy? No, zrobimy. Dobra kochani, dziękuję wam wszystkim za subskrypcję, za to, że się odzywacie do mnie, komentujecie. Ja po prostu naprawdę, no jest ciężko, jest ciężko. Ona może 3 minuty, 5 minut czasami poleży i wiecie co, no wymaga tej opieki, noszenia i wymusza już, tak? Wymuszasz. No było tak pięknie na początku. Co się stało? No co się stało z sobą? No. Ja w ogóle teraz nagrywam z tego tableta potłuczonego, ale słuchajcie, dajcie mi w komentarzach znać, jak właśnie ten cały ten haul jakby zakupowy, jak to wyszło z tego aparatu nowego, bo jestem ciekawa, czy wy dostrzegacie jakąś różnicę, czy nie, no bo trochę kasy poszło na to. Dobra, ja się z wami żegnam, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. No i co? Do jutra, tylko nie wiem, jak ja będę zdrapywać te zdrapki, nie wiem, no. Buziaki, pa, pa.